Dażbor wszystkim. Ponownie witam na kanale Z Grubej Rury. Dzisiaj film o pastorale. Skąd się wziął pomysł na taki film? No, po pierwsze, jest to część ekwipunku myśliwskiego, no, niezbędne do podchodu. A po drugie, jakiś czas temu rozmawiałem z moim kolegą, też w starym myśliwym, i on coś takiego powiedział, kurde, coś tam, byliśmy na podchodzie i on coś, taką myśl miał, że kurde, ten pastorał, nim go nie miałem, to strasznie dużo strzałów zmarnowałem. No to sobie pomyślałem, że zrobię taki film i ten, kto jeszcze z myśliwych nie posiada pastorału, no powinien, moim osobistym zdaniem, go nabyć. Ja osobiście pojechałem do sklepu Ostoja, poznałem tam właściciela sklepu razem z synem, prowadzący sklep jest starym myśliwym, który spośród wielu swoich pastorałów zaproponował mi taki, który sam używa. Więc serdecznie pozdrawiam w ogóle sklep Ostoja w Koninie. Wybór padł na Deer Huntera. Właściwie no, widziałem różne, droższe, tańsze. Powiedział, panie Maćku, powinien pan tego typu pastorał mieć. Dwupunktowy przede wszystkim. Po rozłożeniu mamy dwa punkty podparcia broni. Tak? Tył i przód. Tu mamy taką gumową podkładkę, po której no możemy delikatnie przesunąć broń. Ogólnie pastorałem operujemy w ten sposób, że unosząc jedną stronę przekręcamy go o w ten sposób, tak? Co mi powiedział na początku, jeżeli się zdecydujecie na taki pastorał, to już zresztą na Facebooku prowadziłem rozmowę z jednym myśliwym, który mi się pokazał z bardzo podobnym, jak nie takim samym Deer Hunterem, ale nic z nim nie uczynił takiego, o czym wspomniał ów właściciel sklepu. Mianowicie, po pierwsze, te dwie pianki, one są ruchome. Można je przesuwać, tak? Przesuwać. I one w standardzie są na tej samej wysokości. Polecił mi, żebym te dwie, albo przednie, albo tylne, opuścił, żeby one były w ten sposób. Pastorał się wtedy ładnie składa nam. Gdy one by były w tym miejscu, to wiadomo, żeby było to grubsze i tu już by powstawały jakieś niepotrzebne naprężenia. Drugą ciekawostką, jaką mi powiedział, to powiedział, że jeżeli mi będzie przeszkadzało, a na razie mi nie przeszkadza, to powinienem zmienić ten pas na zwykły sznur dopasowany do długości mojego karabinu, tak? Ponieważ to cholerstwo, ta klamra czasami potrafi stuknąć. No ja miałem już parę takich przypadków, gdzie odbezpieczenie broni powodowało, no, było wystarczające, bym mógł sobie dalej chodzić po lesie, no. A nie mówiąc już o jakichś tam niepotrzebnych kliknięciach. Więc to są dwie podstawowe rzeczy tego pastorału. To, że to musi być niżej, a to powinno być wyżej. O. No trochę mi zjechało. O. Dobra. I okej. To się prosto przesuwa. W każdym bądź razie to są tylko dwie uwagi do tego pastorału. Co jeszcze mogę powiedzieć, to, że on jest wysoki, tak? Znaczy wiadomo, że mogę przy niezłożonym sobie siedzieć i tutaj mieć w ten sposób z takiej pozycji sobie tam na siedząco działać. Natomiast gdy go chcemy rozłożyć, no to oczko to jest, słuchajcie, no bydle, no, tak? I nie będzie niższy, chyba że po prostu się zdecydujemy. No ale oczywiście rozstawiając nogi możemy korygować tą wysokość.
Do kręcenia filmów nadal będę używał zwykłego tam kija ściętego z drzewa, bo jednak ta ruchomość tutaj, ta wysokość jest trochę za duża. Natomiast przy filmach, jak sobie tam kamerą jadę, no to fajnie by było, żeby to było takie na metr tam 60, powiedzmy, ten pastorał, że lekko się pochylę i tam mogę fajnie nagrać zwierzaka. Chciałbym go mocno zarekomendować, tak? Że jednak miałem do czynienia z pastorałami, które nie miały dwóch punktów podparcia, broń była mniej stabilna. Jednak ta stabilizacja w podchodzie, gdzieś tam nie trzeba się do drzew tulić i tak dalej, no nic nam nie lata. Naprawdę możemy oddać bardzo celny strzał, chociażby z migawki aparatu fotograficznego. Więc tak wygląda moja krótka historia z pastorałem. Jeszcze raz bardzo dziękuję właścicielowi sklepu Ostoja. Facet naprawdę doświadczony myśliwy, lubiący tylko bardzo dziwne i rzadko spotykane parostki u kozłów. Pokazywał mi swoją kolekcję, więc naprawdę było na co popatrzeć, więc naprawdę, jeżeli będziecie gdzieś tam nawet przejazdem w okolicach Konina, to możecie śmiało tam wejść, bardzo miło sobie porozmawiać i chwilę tam oderwać się od rzeczywistości. No i tyle. To mam nadzieję, że film był pomocny. Pastorał, bardzo pomocna rzecz w polowaniu z podchodu. Dasz bur.